testu Valtrom dzięki firmie Agroma ze Zgorzowa. Mamy przyjemność, bynajmniej ja mam przyjemność sprawdzić maszynę Valtra, model T234 na skrzyni bezstopniowej, którą produkuje Valtra. I taka ciekawostka właśnie co do traktora, jeżeli chodzi o Valtrę, to jest to traktor z Finlandii, praktycznie w 100%, dokładnie nie wiem czy w 100%, ale na pewno w 90% jego podzespoły, z których jest wykonany, jest produkowane, są w Finlandii. Także to jest na pewno jeden plus, że ten traktor nie jest składakiem jak wiele jego marek, które konkurują z nim w sprzedaży, z tym modelem ogólnie czy z tą marką. Jest drugi taki, ale to jest taki raczej mój pierwszy plus, który wyróżnia ten traktor, to jest to, że ta maszyna ma osobno olej hydrauliczny, ma osobny zbiornik. To jest po prostu coś pięknego, że mamy osobno hydraulikę, jak i skrzynię. Skrzynia to jest układ zamknięty, tam nie ma żadnego dostępu obcego oleju, nie ma mowy o mieszaniu olejów i to na pewno jest taki plus, że ta skrzynia, jeżeli chodzi tutaj o CVX-a, to na pewno przedłuży żywotność. Dzięki czemu? Dzięki dlaczego? No właśnie, no bo mamy zamkniętą skrzynię, jest olej tylko ten i żaden obcy olej do tej skrzyni się nie dostanie. No i teraz właśnie nawet taki głupi przykład. Robimy w polu z maszyną olejową czy zabezpieczenia olejowe, ogólnie przewody hydrauliczne, pęka nam przewód. No i co? No i często, gęsto potrafi nam nieraz wylecieć, jeżeli mamy ciśnienie załączone poprzez EHR, wylecieć co najmniej 5 litrów oleju, zanim zauważymy. No i wtedy jest problem. Tym traktorem nam wyleci tylko olej hydrauliczny i do domu sobie zjedziemy. Wszystko jest elegancko, skrzynia jest odcięta. A tak jak w naszej Pumie i ogólnie w innych traktorach, innych markach, zaczyna robić się problem, bo jest wszystko połączone, jest jeden olej do wszystkiego. No i to jest dla mnie na minus. Tutaj Valtra wygrywa w tym przedziale, jeżeli chodzi o ten osobny olej. I ogólnie, teraz co powiem tutaj o traktorze. Ogólnie, jeżeli porównujemy Valtrę, już tą tetkę, do tych, to jest T4, wersja czwarta już, do starszych modeli, no to tutaj nie ma co porównywać, tu jest niebo a ziemia. Nie wiem, w innych Valtrach nie siedziałem, ale z tego co widziałem w internecie i na filmikach i w katalogach, to na pewno tutaj podłokietnik, tutaj jest fajnie, wszystko ok. Bardzo prosty, tutaj jest całe menu. Mnie się wydaje, że nawet starsza osoba śmiało to rozgryzie. Jest bardzo proste, nie ma tu żadnych, jakby to można powiedzieć, niedogodnień, jakichś niejasnych rzeczy, żeby to wszystko. Tu mamy ustawianie przedniego podnośnika, tu mamy hydraulikę tył, ustawiamy przepływy sobie. Ja mam pług zapięty na czwartym obrotnicę, mam na 20% ustawione, także tak to się prezentuje. Mamy ustawioną czasówkę na 8 sekund też, także wszystko jest fajnie. I co? Orzemy sobie z prędkością 10 na godzinę. Traktor wyposażony, tutaj macie na ogólnie tempomat. Odbijamy sobie w lewo i wychodzimy z tempomatu, przychodzimy na gaz nożny. Podnosimy cyk i cyk. Rewers jest tutaj, z boku, praktycznie jak w każdym traktorze. Ogólnie możemy sobie zaprogramować rewers tutaj, przód, tył. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi, mamy czasówkę, klikamy, obraca nam się pług, czyli jak większość zachodnich maszyn jest po prostu wyposażona w takie, można powiedzieć, dla niektórych to mogą być pierdoły. Ale naprawdę, jeżeli długo pracujemy maszyną w polu, u nas to często, gęsto zdarza się, że ja bynajmniej pracuję minimum 12 godzin traktorem, zdarza się, że nawet 15, a nawet dzień i noc, bo jak terminy gonią, to nie ma, że boli, po prostu się robi. No to takie detale, elementy, co dla niektórych wydają się niepotrzebne,
Dla mnie to jest po prostu ułatwieniem pracy, człowiek się mniej męczy. No po prostu, jeżeli się płaci już, kupuje się nową maszynę, to takie pierdoły są niezbędne według mnie. No i teraz jedziemy na gazie nożnym. Mamy w ogóle zakres B. Traktor posiada 4 zakresy A, B, C. Czy jeszcze D? D też jeszcze posiada, bo jechaliśmy na pole na D. I teraz wchodzimy w automat. To czyli dajemy joystick do szyby, czyli do prawej strony. Cyk i puszczamy gaz nożny. Tu pokazuje nam prędkość na tym tempomacie. Ogólnie tutaj mamy pokrętełko, gdzie sterujemy sobie prędkość, więcej, mniej. Możecie zauważyć. Nie jeździmy szybko, ponieważ to jest już orka zimowa i tak 10 na godzinę to jest stanowczo za dużo. Ale chcę mniej więcej sprawdzić spalanie tej maszyny, porównać sobie do case'a. Ogólnie tutaj już, jeżeli patrzy się na maszynę, to spalanie jest dużo mniejsze chyba jak w case'ie. No wiadomo, tu jest piasek, ja to sprawdzę, tu będę orał case'em, będzie porównanie w kolejnym filmie z orki. Zaoraliśmy 2,5 hektara, traktor spalił 28 litrów ropy na hektar. Także wychodzi poniżej 15 litrów na hektar, ale jak ja mówiłem, tutaj case też potrafi zejść do 13 na godzinę, czyli Valtra też, jeżeli chodzi o spalanie, ma na plus, bo spalanie nie wzrosło, obroty silnika to jest gdzieś, ona tutaj automatycznie dobiera do tempomatu sobie, to jest jakieś niecałe, no ponad 1400 obrotów, także nie jest źle. Maszynę mam udzieloną tylko na 2 godziny testów, bo maszyna jedzie dalej gdzieś w Polskę na testy, gdzieś do Paczkowa czy gdzieś, teraz nie kojarzę dokładnie, tam rozmawiałem tutaj z przedstawicielem. Ogólnie co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, traktor pachnie nowością, ma przepracowane 27 godzin, zaraz 28 wskoczy. Tutaj jest, widzicie, inni powiedzą, że to jest prowizoryczne. Ja nie uważam, że tak, że tak to można ująć słowa. Zegar odciśnienia powietrza bardzo prosto na zegarze, bez zbędnej elektryki. Tutaj załączanie świateł, stacyjka jak praktycznie w większości traktorów jest tu z przodu na pulpicie. Ogólnie tu wszystko można programować, tak samo jak tutaj pod, mamy EHR 4 zaprogramowany na joysticku. Tak samo możemy sobie zaprogramować 3, 2, 1, nie ma to najmniejszego problemu, wchodzi się tutaj w menu ustawień, ustawia się, przestawia wszystko do zaprogramowania. Tak samo sekwencje można ustawiać, że jednym guzikiem, po naciśnięciu jednego guzika traktor nam podnosi pług, automatycznie obraca, także wszystko jest na plus. No i co tu więcej mogę jeszcze powiedzieć, tu mamy regulację głębokości, czyli tak zwany potencjometr, tu mamy obroty stałe traktora, wciskamy, ma 1530, a tutaj tym pokrętem wtedy te obroty reguluje się więcej, mniej, także dużo opcji jest pod jednym praktycznie pokrętłem, to też jest na plus, że nie jest napakowane tego wszystkiego aż za dużo, ale co ja wam powiem, to wam powiem. I tak ten traktor ma dużo napakowane w sobie, jeżeli chodzi ogólnie o ten traktor, jestem mile zaskoczony. Myślałem, że gorzej będzie się jeździło. Ta bezstopniówka jest bardzo, ogólnie jeżeli chodzi o bezstopniówkę, kto jeździ bezstopniówką, ten wie, o czym mówię. To jest wygoda, to jest jak jazda Mercedesem, tu nie ma co ukrywać. Traktor sam jeździ, nie trzeba myśleć, maszyna po prostu myśli za nas. Dużo osób mówi, że bezstopniówka, no wiadomo, ma straty uciągu na kołach, jak power shift, ale ja wam powiem, ja i tak wolę jeździć bezstopniówką i bezstopniówka w mokrych warunkach lepiej radzi sobie jak power shift. W power shifcie znowu jest tak, że jakie obroty silnika i dany bieg, maszyna po prostu dostaje poślizgu, silnik tam słabnie, ale w suchych warunkach mi się wydaje, tak jak wszyscy mówią, że power shift niby ma lepszy uciąg na koła. Testowałem maszynę, ja tam, jeżeli chodzi o pumę power shift i CVX-a, ja różnicy nie widziałem żadnej, jeżeli chodzi o uciąg, było to porównywalne, a nawet wam powiem, że
tam jeżeli chodzi o pumę, to 20 koni na CVX jest silniejsza, to że ona i tak lepiej się zbierała jak ten power shift. Ale nie o tym dzisiaj, dzisiaj jest Valtra, skupmy się na Valtrze. Tutaj z przedstawicielem rozmawiałem, to ogólnie jest czwartej generacji już Valtra, czyli T4. I ogólnie tutaj bezstopniówka jest dopracowana, jak słyszycie w kabinie jest cicho, nie ma żadnego niepożądanego wydobywającego się ze skrzyni dźwięku, jest bardzo cicho, przyjemnie się pracuje. I co jeszcze tutaj mogę wspomnieć, że ogólnie jeżeli chodzi o Valtra i sprzedaż traktorów, to z tego co rozmawiałem, to dużo osób wybiera więcej ze skrzynią power shift. Także no, może to jest spowodowane tym, że ten power shift jest dopracowany, albo dlatego, że po prostu ludzie boją się może jeszcze niesprawdzonej tak dobrze, jeżeli chodzi o ilość godzin przepracowaną, skrzynie bezstopniowej, jak to będzie się ogólnie sprawować ta skrzynia. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Takim zaskoczeniem dla mnie jest, że kabina jest w środku. Gaśnica jest w środku, jak możecie zauważyć. Ogólnie co mi się podoba? Wnętrze, kabina jest, nie jest taka, jest bardzo opływowa, jest bardzo wysoka, można by powiedzieć, że szyba podchodzi pod lekko panoramiczną. Fajnie to wygląda. Drugi plus, taki jeżeli chodzi o kabinę, to jest to, że mamy tutaj nawiewy, ale główną zaletą jest to, że kabina jest chłodzona praktycznie w każdym punkcie i na pewno to chłodzenie w gorące dni, tą temperaturę w kabinie, nie będzie różnicy temperatur, człowiek nie będzie się pocił, bo w każdym punkcie nam schładza, schładza, no jakby to można powiedzieć, otoczenie. W pumie mamy nawiew tylko tutaj, no i dla mnie to jest minus, tu jest bardzo plus, jeżeli chodzi o takie parametry kabinowe. Tu mamy dużo takich, widzicie, schowków. Ogólnie traktor wyposażony jest w kierownicę w jazdę do tyłu, czy coś takiego, że można zaczepić zestaw kosiarek, czy jak to tam, do lasu. Także tak to się prezentuje. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No jak mówiłem, te schowki są takie poręczne, jak widzicie, możemy schować sobie portfel, telefon. Tutaj akurat Szoko włożył sobie bułkę. To akurat nie wiem, co to jest, ale jakieś ostrzeżenie, zapytam się później. Tutaj mamy załączanie WOM, tu coś jest, nie ma, tu jest schowek, w pumie tu mamy ustawienie przepływów. Tutaj jak widzicie, przepływy ustawia się ogólnie poprzez monitor. Na pewno gdzieś jest funkcja, że się ustawia poprzez tutaj, wchodzi się w jakiś panel, albo tutaj tym, no nie wiem jak to jest dokładnie. Dużo nie opowiem wam o tym traktorze. Dlaczego? Bo mam go tylko na 2 godziny. Dobrze, że przyjechał, będę miał rozeznanie, testowałem już, jak wiecie, z filmików dużo, dużo innych marek traktorów. Także tak to się prezentuje. Tu jakiś schoweczek będzie? Nie wiem. Ogólnie radio jest też oryginalne, waltrowskie, z tego co orientuję się. Tutaj bardzo fajny klimatronik elektroniczny jest, bardzo mi się to podoba. Co jeszcze? Właśnie teraz takim też bardzo dużym plusem dla tego traktora jest to, że jest wyposażony w jednostkę AcoPower o pojemności ponad 7 litrów. Z tego co się orientuję, to jest chyba 7,4 litra. To jest taka jednostka, nie wiem czy taka sama, ale bynajmniej pojemność jest taka sama jak montowana w Massey Ferguson. Także to jest na pewno na plus. Silnik ma większą pojemność. Mnie się wydaje, że wtedy mamy większe pole manewru, jeżeli chodzi o chip tuning, ale to chyba to jest takie moje spostrzeżenie. No i co wam powiem, ten traktor, ten głos wydobywany z tego silnika, czuć taki, jakby to można powiedzieć, jak ja to mówię, że taki prawdziwy, taki potężny głos, różni się od, tak jak w klasie, bo w klasie mamy taki silnik sam jak w pumie, jednostkę FPT o pojemności 6-8 litra i ogólnie wszystkie maszyny, które testowałem w tym roku, miały pojemność silnika nieprzekraczającą 7 litrów, wchodzącą w gamę silników 6-8 litra. No i to też jest właśnie, to jest taki plus tej maszyny, że ten silnik mamy większej pojemności. Także no, jak maszyna. Na pewno jeżeli chodzi o cenę Valtry, konkuruje ceną
z innymi maszynami. No wiadomo, nie możemy spodziewać się, że zaraz ten traktor dostaniemy za darmo, bo jak wyposażymy traktor w skrzynię bezstopniową, dołożymy obciążenie, nawigację, to ta cena będzie porównywalna, ale z tego co rozmawiałem, na pewno będzie przebijała cenę w kilku tysiącach złotych, na pewno. Także przy dzisiejszych czasach, gdzie mamy 2 lata nieurodzaju, pieniądz gra, po prostu pieniądz ma znaczenie w rolnictwie. Także, a maszyna to maszyna, swoje zrobi i po prostu, jakby to można powiedzieć, potem stoi. Ogólnie, jeżeli chodzi o maszynę, widziałem białego Optuma. No i wam powiem, że on strasznie mi się nie podobał. Nie pasuje zupełnie ten biały kolor do niego. Ale jeżeli chodzi o Valtrę, to wam powiem, ta opływowość maski i ten kształt kabiny, błotniki są inne. Ten traktor wydaje się taki bardziej zbity, jakby to można powiedzieć, ściśniony. Ten biały kolor robi robotę. Ale mi się chyba najbardziej podoba, jeżeli chodzi o Valtrę, to czarna, czerwona i niebieska. To są takie 2 fajne kolory. Ten niebieski taki metaliczny, fajnie, ale mi się podoba czarna Valtra. Ma takiego pazura. Także co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? No jak widzicie, proste zegary. Nie ma dużo, tak jakby to można powiedzieć, takich niepotrzebnych rzeczy. Jest praktycznie to, co jest potrzebne w polu. Oświetlenie jest LED-owe. No i co? I to tyle w tym odcinku. Ja ogólnie zaorałem, jak widzicie, 2,5 hektara i jak moje wrażenia. Moje wrażenia, odbieram pozytywnie ten traktor. Czas pokaże. Chłopacy nie mieli przyjemności potestować tego traktora, bo Szoko im nie dał. Nie, pojechali pryskać na chwasty, powiedzieli, ty jeździsz w większości tymi testowanymi traktorami, no praktycznie, że ja tylko nimi jeżdżę, oni tam dorywczo przejadą się i a dobra, ty tam będziesz miał rozeznanie w temacie. Także co bym tutaj jeszcze taki mógł dorzucić do tego traktora, to nie wiem, czy jest w opcji większe lusterka, tak jak mam w Pumie. Jak dla mnie te lusterka są takie troszkę za małe, jakby to można powiedzieć, nie pokazują piękna tego traktora, bo naprawdę maszyna jest bardzo ładna, podoba mi się i ogólnie fotel jest bardzo wygodny, jest bardzo, chodzi na boki, pływa, no ogólnie jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o miejsce w kabinie, właśnie, to też jest ważne. Jeżeli dla mnie, dla chłopaka, który wagowo podciąga już pod stówkę, tak, Szokisia dobrze karmi, to jest miejsca idealnie, ale jeżeli tutaj by wsiadł ktoś, wiadomo, taki chłop prawdziwy, 150 kg wysoki, to myślę, że chyba też by nie było problemu tutaj. Wystarczy fotel odsunąć do tyłu i miejsca w kabinie jest wystarczająco, moim zdaniem. Kabina fajnie przeszklona, wszystko widoczne. Ogólnie taki może mały, taka pierdoła kolejna, wycieraczka. Wycieraczka z boku szyby, jak pada deszcz, to jest po prostu, można powiedzieć, ułatwienie życia. Mamy lepszą widoczność, w Pumie tego nie ma. To jest na plus, także to mi się podoba. Właśnie widzę, kończymy test. 2,5 hektara, 35 litrów, także do zobaczenia na podwórku. Jesteśmy po testach. Teraz takie szybkie, krótkie podsumowanie, bo film i tak będzie długi. Traktor był 2 godziny w polu na testach, plus zaczepianie i odczepianie, czyli przyjmijmy, że traktor ogólnie stał u nas w nocy i 3 godziny gdzieś go użytkowałem. I teraz tak, takie porównanie do tego kota. Valtra jest troszkę mniejsza, może nie mniejsza, a to jest zasługa tego, że ona jest bardziej takim traktorem zbitym do siebie, taką bardzo napakowaną jednostką. Jest niższa, niedużo, to są dosłownie w centymetrach, ale jeżeli stały 2 koło siebie, to widać, że Puma jest taka, jakby można powiedzieć, większa. Ale to nie gra roli. Ogólnie, jeżeli chodzi o masę, Valtra jest lżejsza na pewno. Jeżeli mamy traktor nie, fabrycznie, bez dociążania żadnego odważników, na pewno pół tony Valtra jest lżejsza. Czy to jest dużo, czy mało? No, ciężar ma znaczenie, jeżeli chodzi o uciąg. Wiadomo, maszynę można sobie doposażyć,
w odważniki, dociążyć. Naprzód można założyć klocek tam 1,5, nawet 2 tony. Nie wiem, jak tam zalecane ma w katalogu, ile naprzód może wziąć, żeby nie zrobić bidy z wolnicą. Z tyłu odważniki dopakować. No i jakby to można powiedzieć, no te 10 ton będziemy mieli masę tego traktora. Prześwit pod ramą. Puma jest, ogólnie jeżeli chodzi o wszystkie traktory, które testowałem na jesieni, jeżeli chodzi o prześwit pod ramą, to Puma jest najwyższą jednostką napędową, może źle to powiem, nie jednostką, najwyższym traktorem spośród, które testowałem. Ma to znaczenie, jeżeli traktor będzie chodził w opryskiwaczu i na przykład w rozsiewaczu do nawozów, ale jeżeli mamy takie szerokie opony jak z tyłu 710, to raczej nikt taką maszyną nie będzie, nie kupuje takiej maszyny, aby jeździć z opryskiwaczem. Wiadomo, w skrajnych sytuacjach, kiedy jest awaria małych traktorów, mamy taki traktor, to go zaczepiamy i pracujemy. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Spalanie wyszło w Valtrze 13,88 litra na hektar. Wiadomo, zaoraliśmy tylko 2,5 hektara. To było przy prędkości 10,2 do 9,8. Tak się wahała prędkość. Średnio przyjmijmy te 10 na godzinę, oraliśmy. Pumą na tym piachu, bo ogólnie ziemia jest lekka, ja schodzę ze spalaniem do 13 litrów. Także wiadomo, im byśmy dłużej Valtrą orali, tym spalanie na pewno by nam spadało. Bo wiadomo, jakieś na początku regulacje, pługa, to wszystko ma znaczenie. Traktor, mimo że chodził na biegu tak zwanym jałowym, zawsze tam parę setek tego paliwa spalił. Teraz tak, co jeszcze mogę tutaj Wam powiedzieć? Puma wydaje się większa. To jest wszystko zasługa, że wyżej jest posadowiona na osiach. Dokładnie, co jeszcze mogę powiedzieć? Profil opony chyba Puma ma wyższy. Dokładnie nie pamiętam, jaki tam był. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? W Pumie mamy wyżej zawieszoną kabinę. Ogólnie traktor jak traktor, skrzynia bezstopniowa. Podobnie współpracuje jak CVX. Chociaż takim mam mieszane uczucia. Wiadomo, ja jestem przyzwyczajony do kotka i mi się kotkiem, ogólnie wszystkie traktory testowałem i mi się kotkiem mimo to i tak najlepiej jeździ, ale to jest po prostu nic innego jak kwestia przyzwyczajenia do maszyny, bo ja nim robię rocznie 700 godzin minimum i jakby nie było, wsiadam i wiem, co mam robić, wszystko mi pasuje pod rękę. No i też dlatego kupiliśmy Pumę, bo wtedy wydawała się nam najlepsza. Teraz sprawdzamy wszystkie maszyny, to nie jest wyznacznik, że mi się nim dobrze jeździ, że kupimy kolejnego case'a, bo to nie o to chodzi. Po prostu mówię, jak jest, jakie są plusy i minusy. Są takie, można powiedzieć, uszczypliwości w kabinie. Ogólnie kabina mi się podoba, wszystko się podobało. Tylko takie, no, można powiedzieć, pierdoły wykończenia plastiku. Gdzieś może ja na przykład widziałbym to inaczej. Przykładowo, żeby to było wykonane, ale jest tak robione. W sumie to jest maszyna do pola, a nie samochód. Także tak to się prezentuje. Ogólnie maszyna jest dostępna w bardzo dobrych pieniądzach jako traktor pokazowy. Kolor jak kolor. Ale to nie jest czas teraz na zakupy. Jak zakupy będą, zobaczymy, jaki rok będzie, jaka wiosna, jak będzie na polach wyglądało. To będzie prawdopodobnie sprzęt na żniwach, ale ja nic nie obiecuję, także nie pytajcie się kiedy, co, jak. To jak będzie, to ja na pewno Wam zrobię film i się pochwalę tym nowym nabytkiem. O ile, jak mówię, będzie zakup. Bo na razie była susza, druga z kolei. No jest krucho z kasą, nie ma co ukrywać. Także tu mamy jednostkę 6,8, jak mówiłem, a w Valtrze mamy 7,4 litra, czyli Valtra bije tego czarnucha po głowie, tak mi się wydaje, jest to mi się wydaje, nawet ten dźwięk silnika, jak wspominałem, jest bardziej taki agresywny, czuć moc. I co jeszcze mogę powiedzieć? Traktor jak traktor, nowy, pachnący, nieszarpiący, wszystko współgra dobrze, jest po prostu nowe, chodzi i widać, że traktor jest nowy, 26 godzin, także ogólnie test, jak każdy jeden, wiadomo, 2 godziny to jak dla mnie, dopiero przyzwyczajałem się do maszyny, wchodziłem do takiej wprawy, jakby to można powiedzieć, perfekt, tak, do jazdy, także tak to prezentuję. No i co, no i to wszystko na dzisiaj, taki bardzo krótki test, bardzo szybki. Jakbyśmy mieli więcej czasu, na pewno byłyby ujęcia z zewnątrz, coś więcej pod muzykę, ale
taka sytuacja, także taki pomysł na film. Jak obiecałem, że zrobię, coś zrobiłem, mniej więcej Wam powiedziałem co i jak. Także to tyle, kończymy, na razie, cześć, trzymajcie się, zostaw łapkę, subskrybuj kanał i czekaj na kolejne filmy. Zapytacie się, czy będą jakieś testy? Na razie nie planuję żadnego jeszcze testu, także do usłyszenia, na razie, cześć.